Witam wszystkich w kolejnym filmie na moim kanale. Po ostatniej wizycie na Mostkowskim miałem ogromny niedosyt. Przez 3 doby złowiłem wtedy tylko jedną rybę, przez co ciągle myślałem, żeby tam wrócić. Pływa tutaj tak zwany mityczny Stefan, ryba, która nie była złowiona od 2009 roku. Oraz przepiękna duża ryba nazywana perełką, regularnie łowiona. Naszym celem były po prostu jakieś ryby, ale nie bylibyśmy sobą, nie myśląc o tych dwóch. Sami zobaczcie, co udało nam się zdziałać. Myślę, że warto, bo wydarzyło się bardzo wiele. No takiego amura jeszcze w życiu nie złowiłem, na pewno to jest mój personal best. Jest naprawdę piękna ryba, ryba oddaje te straty. Spinka za spinkę, ryba za rybę. I znowu ze spaniak. Ech. Pac. O człowieku. Zanim zobaczycie, co przyniósł nam ten wyjazd, zacznijmy od początku. Zajęliśmy stanowisko numer 4. To komfortowy domek z niezwykle klimatycznym stanowiskiem i otwartą wodą przed sobą. Jak już pewnie wiecie, przyjechaliśmy tutaj z Krystianem z nadzieją na duże, stare ryby. Czy udało nam się je złowić? Zobaczcie sami. Losowanie dało mi prawą stronę, co oznacza, że Krystian mógł wykorzystać lilię przy brzegu jako jedno z miejsc położenia swoich zestawów. Nie zastanawiał się nad tym ani sekundy, a ja mu się wcale nie dziwiłem. Pod zestaw z zadipowanym workiem PVA poszła kukurydza. Przyznajcie, że ta miejscówka ma swój klimat. Mi swój prawy skrajny kij przyszło wywodzić już prawie po ciemku. Wyjmowałeś te styki? Dobra, gdzie ta łódka? O, dobra. Dobra, bo ona przestała już płynąć, wróci się, dobra? Dobra.
Kurde, ale powiem ci, stanowisko dopierdzielone jest. Naprawdę. Zajebiste. Spójrzcie tylko tu na te krzaki. Poprzednio jak tutaj byłem, to stawiałem zestawy z drugiej strony przez jedną dobę, ale nic się nie wydarzyło. Teraz mamy stanowisko obok i chyba położę tutaj jeden zestaw. Ostatnie wywózki przed pierwszą nocą kończyliśmy po ciemku, a na pierwsze branie nie musieliśmy długo czekać. Ja go dociągnę, jeszcze nie muszę płynąć, tak? Co to jest? Lin. Nie, lin. Lin. No, ale jeszcze to byśmy odhaczyli, ale tak to szkoda, nie? Jak widać, nie było to coś, na co liczyliśmy. Zdążyliśmy tylko wywieźć zestaw i od razu po tym nastąpiło branie. Nie chcesz coś z nim zrobić? Dobra. Dobra. Lecimy. Trzeba płynąć, wiesz? Czy jesteś mi ten i latarka? Pewnie. Którą? Niebieską czy którą? Co? Niebieską? Niebieską. Ty k***a, co jak to mityczny Stefan? Ale lekko idzie, wiesz? W sensie tak powoli. Dobra, ale płyniemy, nie? Fa, jak to jest mityczny Stefan? To ja p***a. Jak to jest perełka? Ty, bo on się zalewa. Duży na pewno, ale nie chcę. Czekaj, czekaj, czekaj. Nice. Zajebiście, jest pierwsza rybka. No nie jest duży. Ty, ale jaka silna. No nie jest tam mityczny Stefan. Niestety. Mityczna perełka. Ale, popatrz, jakaś mała rybka. Pełna, wiesz ile tam w tych kilkach było? Tak, ale odjazd niezły. No rolę taką zrobił. Że... Ale tak zajebiście nagrane to jest, chłopie. K***a, jeszcze te wędki, tak wiesz, ciasno no, masz, nie możesz ich wziąć. K***a, zajebiście. Już taki większy z tych mniejszych, nie? Już można zaprezentować taką rybkę. Spójrzcie, raptem po 2 godzinach zestawu w wodzie wyjechała pierwsza ryba. Niestety nie jest to mityczny Stefan, ale i tak jest dobrze. Zrobił rozpierdziel tutaj przez chwilę. Piękna rola. Chwilę holu i jest pierwsza rybka na macie. Myślę, że jest 10 kilo. Jak czujesz? 10 ma. 10 kilo jest. Puszczamy rybkę i lecimy po kolejny. Waga wytarowana i jak widać niecałe 10 kilo, także nie myliliśmy się. Kolejne branie nastało u mnie. Dobra. Słuchajcie, jest branie na drugiej wędce. Mówię, że on pewnie na bok teraz idzie. Tak. Tutaj co? Ta. Szczytówka się gnie, to jest kurwa. Tak, płyniemy. Znaczy no wypłyniemy sobie, to będzie akcja. Słuchajcie, ryba szybko trafiła do slinga i teraz jest kolejna akcja, to może uda się zaprezentować je obie. Ryba idzie w prawo. Znaczy no na razie to idzie gładko, nie? Ale no na pewno jest to karp, no lin to nie jest. Nie. Nie, bo już czułem bicie, wiesz, na samym początku, kiedy to jeszcze bardzo daleko
była żyłka, ale teraz to schodzi kurde jak amur, jakby wiesz, w ogóle bez żadnej walki. To ja nie wiem, czy my w ogóle będziemy płynąć, bo on już jest bardzo blisko, nie zdążymy nawet. Tak? No, ale dobra, dawaj i tak, dawaj ponton. No. Wsiądź tam u siebie i podpiń tu do mnie. No, dawaj. Ty, ja już... A nie, bo już... Ty, strzałówka mi już przeszła. Dobra, podbieraj go z pontonu, dawaj. On już jest bardzo blisko. Amur. No to musisz go podebrać od razu do góry. O cholera. Zsymaj go. Zsymaj go. Ja pierdziele. Czekaj. Gdzie jaja tu jest? Zobaczcie co się dzieje z tym amurem. Ja pierdziele. Nie, dobra, nie ma tak kąpiel wieczorem? Ja pierdziele. Wyobraź sobie co to by było jakbyśmy na pontonie go podebrali na środku wody? Jak się przewalił. Salto. O kurde. Dawaj, płyń, dole sobie. Co? No, chłopie, ładna petarda jest. O, piękna rybka, ja pierdzielę. Och, ale nie wiem, czy robimy dublet, wiesz? Chyba puścimy tego twojego. Bo to nie wiem, czy damy radę. Co? Mówię, chyba puścimy tego twojego. No, a to zaraz to wiesz, ogarniemy. Wiesz, inaczej jakby były dwa karpie, nie? A amur całą matę zajmuje. No i spójrzcie, tego się nie spodziewałem, ale już podczas holu miałem podejrzenia, że może to być amur. Zrobił walkę, dosyć delikatną, walkę dopiero zrobił. W podbieraku, no. Ja wieczorną kąpiel zaliczyłem, także jest dobrze. Jest wieczorna kąpiel tutaj. Komplet drugi ubrań pójdzie w ruch. Jest taki amurek około 10 kg. Ostatnio jak byłem tutaj na Mostkowskim, to jeżeli oglądaliście poprzedni filmik, a jeżeli nie, to zapraszam teraz do jego obejrzenia. Robiłem specjalny zestaw pod amura, gdzie zasypałem ze 3 kilo kukurydzy i wtedy nie udało się go złowić, ale dzisiaj jest amurek i zwracamy mu wolność. Spójrzcie, jeszcze raz jesteśmy już po sesji zdjęciowej, amurek jest cały czas polewany. Wypuszczamy tą przepiękną rybkę, wywozimy i czekamy na kolejne. Obie rybki wyjechały praktycznie z podbojek z 130 około metrów odległości, tak na szybko mówię, nie pamiętam dokładnie, ale jest zajebiście, minęły 2 godzinki, już są 2 rybki, dobra, puszczamy. Karpik w tej chwili już odpoczął, więc myślę, że to będzie sekunda. Dobra, niech sobie idzie, bo ja tu z amurkiem jeszcze chwilę się pobawię. Poszedł. Pamiętajcie zawsze te amury. Podpompujcie, niech one same odpłyną same z siebie. Aj, dobra. Dobra, wieziemy i lecimy. Szykuj. Masz zestaw gotowy? Nie? Co? Nie zdążyłeś zrobić zestawu. Nie było kiedy. Dobra sama. Nagrywaj. No nagryj. Pojedź, pojedź, pojedź. Nie ładnie. To co, ponton? Będzie. Co? No dawaj, kurwa.
Wygląda jakby przymrozek był. Dobra, ja lecę na pontonie bez bluzy. Ale zszedł. Mówię, zszedł w prawo chyba. No. Nie no, dobra, jeszcze nie ma tragedii. Czy ci zawępiłeś? Nie, na razie jest tak. Na razie dawaj na środek tam. Musimy przepłynąć nad żyłkami chyba. Czekaj, nie płyń, już nie płyń. Ole piękny. Oh. To jest amur. Nie, karp. To jest amur. Kurwa. Ja pierd... Och, daj go do lewej, k***a, jestem cały mokry. Ja pierd... Znowu się wypiął. Ja pierd... Zsywaj go, k***a. 15500 wagi. Spójrzcie sami na tego przepięknego amura. Słuchajcie, to co się tutaj teraz wydarzyło, przeszło moje najśmielsze amurowe oczekiwania. To w ogóle nie miała być zasiadka amurowa. To miała być zasiadka karpiowa. A tutaj wyjechał amur o wadze 15 kg. To jest po prostu... To po prostu coś niesamowitego. No takiego amura jeszcze nie widziałem znowu. Tym razem ja byłem cały mokry. Ale ryba. A ma płetwę to? No właśnie, muszę tylko ładnie pokazać ją. Spójrzcie tylko na tego 15-kilogramowego amura. Co już za płetwa. Co to jest za ryba? Ja pierdziele. Jak ją zobaczyłem pod pontonem, to myślałem, że to jest przepotężny karp. Długi karp. Już myślałem, że to jest perełka albo mityczny Stefan, ale... Niestety, amur. Niestety, albo stety, jest amur 15 kg. No takiego amura jeszcze w życiu nie złowiłem. Na pewno to jest mój personal best amurowy. Przepiękny. Spójrzcie tylko na tą przepiękną rybę. Amur ponad 15 kg, moje PB amurowe. No jeszcze w życiu nie widziałem takiego amura. Oglądajcie film z Mostkowskiego, który będzie już wkrótce, bo naprawdę dzieje się tu bardzo dużo. A w wodzie czeka jeszcze mityczny Stefan, którego po prostu chcielibyśmy naprawdę złowić, ale na razie cieszę się tym 15-kilogramowym amurem, aż się bęben wygina cały pod rękoma. Przepiękna, ogromna płetwa. Jest piękna rybka, puszczamy ją. Do wody. Słuchajcie, puszczamy tego 15-kilogramowego, przepięknego, grubego, długiego azjatę. Ach, coś pięknego, naprawdę. Całość, jak udało nam się go złowić. Zobaczcie na moim kanale. Od razu. Jeszcze go chciałem zostawić trochę przy sobie, ale miał kupę energii. Zmykaj. W tak zwanym międzyczasie Krystian wyciągnął jeszcze jednego karpia. Był zbyt mały, więc wypuściliśmy go po prostu szybciutko do wody. Słuchajcie, jest godzina około czwartej. Jakiś czas temu wypuściliśmy bez prezentacji karpia Krystiana. Pełnołuski, myślę, że mógł być podobnych rozmiarów. Krystianowi nie chciało się już bawić z nim. A u mnie teraz wyjechał znowu z tego samego miejsca karp, ale jest po prostu
tak gruby i dał taką niesamowitą walkę, że postanowiłem, że wam go pokażę. Patrz, jaka piłeczka. Taka rybka. Taka piłeczka, już myślałem, że same amury tam się kręcą przy tym zestawie, a tutaj jednak są i karpie. Tak jak mogliście zauważyć, Krystianowi został tylko jeden kij w wodzie. I to właśnie na niego złowił jedną z największych ryb wyjazdu. Takie hole nie zdarzają się zbyt często, więc abyście mogli poczuć się jak na pontonie, pokazałem prawie całą akcję. Ogólnie nie wiem, czy nie on suma. Co? Nie wiem, czy nie on suma. Co ty pierdolisz? No, nie mogę go zatrzymać od minuty już. No, płynę po niego. No on cały czas idzie w tamtą stronę, nie?
O człowieku, jest grubo. Co? Może być 20. No słuchajcie, jest piękna rybka, naprawdę, no. Ciekawe, ile on ma. 20 nie będzie miał, chyba. Ale... już jest 18. Dobra. Duże haczki. On wymiotał tą pamięci. Patrz, ja byłem... jak jest bojka graniczna nasza i tam za nią jest ta graniczna, to ja byłem przy tamtej bojce. No jest koń, no. Jest piękny. Piona, to jest zajebista rybka, ja pierdzielę. Dobra, trójnóg podstawiam i ogień. 18 400, ale to jest, nie jest wytarowane, tak? Wytarowane? Wytarowane? Tak. 18 400. Wytarowane, 18 400, dobra. Prezentujemy. Słuchajcie, o takiej rybie nawet nie myśleliśmy przyjeżdżając tutaj, bo to jest 18 400 dokładnie. Jest naprawdę przepiękny karp. 25 minut nagrania jest na GoPro z holu. Jest naprawdę zajebista rybka, ale tu już widać. Było trochę. Był kuty już, ale naprawdę jest przepiękna ryba. 6 nad ranem. Cała nocka po prostu nieprzespana, ale takie ryby można łapać. Potężna rola, kij stał całą noc, tutaj jedna wędka pracowała, dwie ryby. Ten kij bez brani dopiero o godzinie 6 pojechał, no ale największa ryba. Dobra, nie wiadomo, co to się stało z tym środkowym zestawem, czy on złapał jakiś zaczep, czy może, no nie wiem, no sygnalizator nie zadziałał podczas brania, co to by było bardzo dziwne, gdyby do czegoś takiego doszło. O właśnie.
Dobra, urwałem. No nic, zestaw był dosyć blisko bojki. I albo tutaj ryba przepłynęła dosłownie kilka metrów i się owinęła, albo nie wiem, co tu się wydarzyło naprawdę. Ale bardzo dobra decyzja o zwinięciu zestawu na szczęście. Teraz będę pewny, że wszystko leży tak, jak powinno. Ty, jaki garaż, no? Nie, on jest dobry. Ty no, przepłyń mi tu, wiesz, do za podzika, nie? Oj, czekaj, bo chyba poszedł. Albo idzie do brzegu mocno, albo poszedł. Ale patrz, no co? Te haki. Właśnie, one super pinają ryby, ale... Powiem ci, idziemy na razie równo. Ech, cały czas, kurde, nie? Spinka za spinkę, ryba za rybę. No. Niesamowite. No. No nie, ty karasi nie łapie. O właśnie. Tyle dobrego. I znowu chuj ze spaniak. Ej. Pac. O człowieku. Kasa. Jedzie. Dobra. Dawaj, lecimy, kurwa. Kurczę, co to by było, jak ja bym... Dawaj. Co to by było, jak my byśmy byli teraz na pontonie z moim, a to by pojechało. Dawaj, ponton. Słuchajcie, no to, co się teraz wydarzyło, to jest coś niesamowitego. Ja miałem przed chwilą branie. Chcieliśmy już wchodzić na ponton i ryba się spięła, a tutaj pojechał kolejny kij, tym razem u Krystiana. Opa. Dycha. Może 12. Przez moją nieuwagę wpłynąłem sobie w żyłkę. Tutaj nawet nie upewniłem się, czy silnik jest wyłączony. Tak naprawdę zatrzymała go linka. Odplątując go, załączył się. Uważajcie na to. Drugą. Co? Nie drugą, bo ja jedną tu trzymam, nie? Na silniku? Mamy drugą nockę i mamy kolejną rybkę. 13,5 kg. Słuchajcie, byłaby bardzo zabawna sytuacja, gdyby mi się ryba nie spięła, bo wtedy wypłynęlibyśmy na pontonie i branie nastąpiłoby w momencie, kiedy bylibyśmy na środku wody i pewnie wtedy nie zobaczylibyśmy tej ryby. No ale coś kosztem czegoś jeszcze. Co ciekawe, zestaw ryba pojechała na zestaw, który dał 3 karasie w przeciągu 15 minut. Tak, przysłożyła nam trochę problemów, bo wracając po prostu przez moją głupotę i moje pływanie pontonem wpieprzyłem się w swoją żyłeczkę, przeciąłem zestaw, który sobie leżał i czekał na branie. No i teraz mam do zrobienia dwie wędki, czyli
łącznie też z twoją jedną mamy 3 wędki do wywiezienia. Także co, działamy? Trzeba działać. Nie ma spania. Godzina pierwsza. Ja mam dwa zestawy do przygotowania. Krystian ma jeden zestaw do przygotowania. I jest to ogień, bo to jeszcze... Działamy. Jeszcze mamy z tą nocką jeszcze dwie, tak? Jedna i kolejna, dopiero w piątek. Dzisiejsza noc i jutro. Dzisiejsza noc i jutrzejsza. Nie ma opierdzielania. Ciśniemy. Po incydencie z silnikiem i żyłką musiałem przygotować nowy zestaw. Na szczęście tamten stracony udało mi się odzyskać kolejnego dnia. Słuchajcie, to co się teraz wydarzyło, jest lin, no już liczyłem, że to będzie amur albo karp po walce, ale jest to ogromny lin, no myślę, że pół metra to ma co najmniej, jest rybka, naprawdę jak na lina to jest naprawdę ogromny. No naprawdę, no walczył normalnie jak amur, albo jakiś bił jak karp, byłem pewny, że to jest większa ryba, tutaj dalej wywożę w to samo miejsce, bo u Krystiana było tak, że 3 razy miał karasia, a potem wyjechał karp 13 kilo, więc teraz może jeszcze jeden linek i może jakiś fajniejszy karpik wleci. Słuchajcie, ta zasiadka nie przestaje nas zaskakiwać. Właśnie w tym momencie mieliśmy przewozić na ostatnią nockę zestawy i tutaj nie było żadnego pika na wędce, a mamy rybę. Nie, to jest po prostu coś niesamowitego. Co, płyniesz? Wyszedł. Obejdzie się? O. No i była ryba i nie ma ryb. Albo kamień. Nie. Teraz pokażę wam patent na nieplątanie się zestawu w przypadku wywózki, rzutu. W przypadku włosa lub tak jak w moim przypadku jest to przypon slip D. Tutaj mamy część z miękkiej plecionki. Wiadomo, przy rzucie czy przy wywózce to zawsze lata. Zakładając PV-kę zawsze może się to przekręcić, obwinąć wokół haka, więc bierzemy kawałek taśmy albo po prostu piankę, w moim przypadku jest to taśma, zawsze lepiej to owinie. Owijamy dookoła włosa, tak jak tutaj mamy mikrokrętlik, do końca mikrokrętlika włos trzyma nam się cały czas, na spokojnie doleci do dna, nie ma problemu z plątaniem. Możemy być pewni zawsze, że ten włos będzie leżał idealnie, kulka idealnie będzie zaprezentowana. I o, właśnie w ten sposób to wygląda. Do końca to nam nie zjedzie, do końca w żadną stronę się to nie okręci. Zawsze kulka opadnie na dno, w przypadku wałowanka będzie delikatnie się unosiła. I w przypadku taśmy zawsze możemy dołożyć PV-kę, ponieważ w przypadku pianki zazwyczaj oplata nam cały włos. Razem z haczykiem,
a tutaj bez problemu przewlekamy sobie PV-kę i zawsze będzie to leżało idealnie. Ja pierdolę. Dobra, dawaj. No to kurwa, jedziemy. Uważaj. Dobra, jest. Tu jest ryba. Do nas na stanowisko. No, tak. Dobra. Masz, i zgarniesz rybę po drodze. Dawaj. Osiem. Dobra. No i dobra. Wracamy, czekaj. Zaczynamy nockę, patrz, 20. Tak jak ostatnio. I nowa miejscówka odpaliła. Pięknie. Słuchajcie, mamy to zestaw, który stał bez ryby dwie doby tutaj w Grążelach. Przestawiliśmy go dzisiaj na ostatnią noc pod bojkę. Znaleźliśmy tam kawałek takiego fajnego placu, 2,9 metra spadek, trochę głębsze miejsce. No i jest godzina 21, dosłownie jak w zegarku, tak jak pierwszej doby, pierwsze branie. Fajny karpik, jeszcze nie ważyliśmy, nawet nie ma co się ważyć, też koło 11-12 kilo. Fajna rybka. Także mamy nadzieję, że reszta nocki również będzie tak obfita jak pierwsza, bo zaczyna się bardzo podobnie. Tak jak ostatnio było, mieliśmy brania na zmianę, także teraz kolej Patryka i myślę, że waga idzie w górę. To nie jest mały. Uwaga, może być. Jeha! Siedzi! O kurwa! Jest w końcu jumny rybka. Ma 15. Zajebiście! Też nową miejscówkę odpaliła. No to jest właśnie zadziwiające, nie? Dwa nowe miejsca wyjechały całkowicie. Sypiesz, wiesz, przez 3 dni, kurczę, dwa miejsca non stop. Nic ci nie wyjedzie. Nowe miejsce. Siedzi. Ryba jest wytarowana. Przepraszam, kurczę. Waga jest już wytarowana. 15. Słuchajcie, w końcu jest u mnie karp. Troszkę większy, 15 kg. Przy ostatniej rybie u nas na stanowisku Krystian powiedział, że teraz jest moja kolej. Ja tak bardzo cicho na to liczyłem. No i nie przeliczyłem się. Jest karp 15,890. To co jest najciekawsze, to ryba wyjechała z nowej miejscówki z 2,3 metra. Taki karpik, 15 kg wagi. To co jest najciekawsze, nęcimy oboje po dwie miejscówki praktycznie przez już 3 dni, a wyjeżdżają dzisiaj nowe miejscówki i u Krystiana miejscówka, która dopiero dzisiaj została postawiona, i również i u mnie około 100 metrów od brzegu, gdzie tak wcześniej łowiłem na 140 metrze, tutaj 2,3 metra głębokości, 100 metrów od brzegu. Nie wiem jak to się dzieje, ale nowe miejscówki odpalają i to jest najważniejsze, i teraz przez to mogę się cieszyć takim karpiem, a naprawdę tylko tego mi brakowało tutaj na tej zasiadce po tych amurach. Zazdrościłem trochę Krystianowi tamtej osiemnastki, nie powiem, że nie, ale mam w końcu ja swojego garba, tego 15-kilogramowego karpia. Naprawdę bardzo się cieszę. Szybkie jeszcze foteczki, puszczamy rybcie.
Dowód. Jest. Na pewno. Ta. Ta. Jedzie. No. Jedzie, patrz jaka powolna rola. Dawaj, nagrywaj to. Nie możesz z klipsa zejść. Jedziemy to, nie? No to wiesz, no. Jest. Że tutaj już? Wsiadasz? Mhm. Tak. Przecież w sumie on już jest blisko. Ja tak? Nie wiem, czy jest sens, no. Teraz spierdalać prawo. To wskakujesz czy nie? No, no, daj, popłynę. Oho. Przeciw zestaw. On jest przy samej powierzchni. Zanurz szczytówkę tylko, jak możesz. Ja nie wiem, czy on nie wszedł w obydwie. Ale amur to jest. A dalej jest w żyłkach, czy już nie? Dobra. Dobra. Bęben, człowieku. Słuchajcie, no ten amur jest raczej na pewno większy od tego mojego 15-kilogramowego. Już mi nie jest szkoda moich dwóch zestawów, które muszę teraz przewozić. No narobił na mieszanie. To jest naprawdę zajebista ryba, nie? A 16... Waga jest wytarowana. 16 400, nie?
Zajebiście, ja pierdzielę. Spójrzcie, jest amur 16400. Przepiękna ryba. Narobił nam kłopotów. Uznałem, że wypływam po rybę, bo szedł dosyć powoli. Myślałem, że karpik, no okazało się amur. Moje dwa zestawy. Dwie wędki. Są teraz do przewiezienia. Jak nie trzy, bo najlepiej to by było trzy przewieźć, ale już ten jeden zostawi. Wydaje mi się, że nie został on tak mocno naruszony jak te pozostałe. I tyle, ale jest rybki naprawdę wchodzą. Piękna ryba, ryba oddaje te straty. No i znowu ciśniemy, godzina. Znowu zmiana, teraz Patryk wyjął przepięknego karpia, 15+. Przyszła moja kolej, no i znowu zmiana. Miejmy nadzieję. Znowu waga w górę, cały czas to ryba, zwiększamy. A my znowu godzina, 1:50, 3 kije do wywiezienia, znowu nie będzie spania. Ja przez te 3 doby to spałem tyle, co przez jedną normalną. Tak jest można. Zabawa. Takie zasiadki. Oby takich więcej. Dokładnie. O, ależ pięknie poszedł, świetnej kondycji, naprawdę. Zajebiście. A my teraz tak, jeden kij. Drugi kij, trzeci kij. O. Tutaj są zestawy. No i działamy, bo może coś jeszcze odpali. To jest ta, którą to przewoziłeś, czy nie? Tak. Przewoziłeś? Tak. Nie wiem, mam 14% w GoPro. Ale chyba tak, chyba będzie trzeba płynąć. No kurwa, jest. Poszedł w lewo czy w prawo? Nie, jest, nie odciąga na siłę jak ten. Nie, spoko. Na razie ani w lewo, ani w prawo, na razie idzie, nie? Słuchajcie, kończymy wywozić trzecią wędkę. I już odjechało u mnie, nie? Tym razem spod boi zestaw leżał dosłownie 10 minut. Ale ryba idzie do brzegu, więc to może być amur. Kurde, ale powiem ci, że tego towaru naprawdę sporo wsypałem, no. A to tak szybko znalazł to, co tam się musi dziać. Ale jak to jest, że one tak na zmianę u nas biorą? No. Cały czas na zmianę, ja pierdzielę. Dobra, żeby mi tylko nie splątał tych wędek. No i dobra, chociaż ciężarek zachowany, nie? Spójrzcie, taki mały karpik zameldował się dosłownie podczas wywożenia. No i spójrzcie, jest taki karpik, dosłownie myślę, że 7-8 kilo. Dosłownie 10 minut zestaw leżał w wodzie, może troszkę krócej. No i jest taki karpik, bardzo malutki, ale coś się chociaż wydarzyło. Ale jak już mamy ponad 4 ryby, 15+ na koncie, no to chciałoby się iść cały czas w większą wagę, tak? Puszczam szybko rybkę i wywozimy i zobaczymy, czy coś jeszcze uda się złowić. O człowieku! No,
Też myślę, że 15 jest. Jak to wygląda? No kurde, jest 15. No 15 może być. No i klasa. No, wstałem 14, no 15, 14 kilo, no. Patrz. 16 kilogramów? 16 równo. Co ty gadasz, co to jest większa ryba od tego mojego? Czekaj, ile mój miał? 15. Ja pierdziele. 16,01. No. No i widzimy się po raz kolejny. Przed chwilą ryba u Patryka. Wywieźliśmy. Teraz znowu u mnie. Waga w górę. 16,01 dokładnie. Karpik. No hol niesamowity, bo myślałem, że rybę straciłem. Weszła w grążele. Okazało się, że stała dosłownie pod pokrywą grążeli, włożyłem tylko podbierak. Wszystko nagrało się na GoPro, mam nadzieję, i pokazuję wam tą piękną rybkę. To jest to. No, waga w górę. Znowu kolej Patryka. Słuchajcie, ta noc jest po prostu niemożliwa. Położyliśmy się spać może o 5.30, a mamy już, myślę, że 6, może 6.30 maksymalnie. Już jest znowu kolejna ryba. Dobra ryba, nie oplątała się wokół bojki, tylko jest tutaj. Zajebiście. Odpłyniemy sobie tutaj kawałek. Kurde. Znowu ciężarek się nie odpiął.
Jaki mały. Słuchajcie, ja tą rybę to chyba tutaj wypnę i wypuszczę po prostu. Dobra, puszczamy rybkę. Malutki karpik. Zrobił zamieszanie. No i słuchajcie, kończymy naszą trzydobową zasiadkę na łowisku mostkowskim. Połapaliśmy, nie? Dokładnie. 13 ryb przez 3 doby. Dużo ryb, powyżej 15 kilo, dokładnie 5, z czego jedna naprawdę ładna perełka. 18, ile? 18,400 ponad. 18,400 tam wyciągnęła wtedy na pontonie. Mam nadzieję, że cały film wam się podobał. Jest kupa materiału, no czegoś takiego to jeszcze tutaj nie było. Będzie co oglądać. Będzie co oglądać. Mam nadzieję, że wy już obejrzeliście praktycznie to w całości. I co? Do następnych filmów. Dzięki za zasiadeczkę i ciśniemy na kolejne karpie. Trzymajcie się. Ta zasiadka przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Jeżeli obejrzeliście film do końca, pozostaje mi tylko zaprosić was do subskrypcji kanału i czekania na więcej. Powodzenia nad wodą.